tak, w końcu rok nie jeździłem. Także dla mnie jest wszystko nowe, co koledzy zrobią. Pamiętam, nie wiem, czy to był przedostatni mój urlop. Spotkałem się ze znajomymi na parku przemysłowym. I kolega, który na Giksie jeździ, pamiętam, zawsze się uczył tych gum, nie wychodziło mu się, śmialiśmy, że kangurka robi. To było coś w stylu góra, dół, góra, dół, góra, dół, tak to się wyglądało. I powiem wam, przyjechałem na ten park, on się ubiera, odpala tego Giksa, wchodzi na niego, odjeżdża i pist! Naprawdę, tak to zajebiście. Naprawdę, takie zajebiste gumy robi, że to jest szok. Wiesz, widzicie kumpla, który nie umiał, robił kangurka. A tutaj nagle takie gumy przez pół parku. Naprawdę szok. A fajnie widzieć taki progres kogoś. Naprawdę, konkrecik. Ale Żelek mi kamykami strzela. Coś się tu obija, kurwa mać. Co to jest? A, te paski z bluzy. Która mi przepizgało. Zajebista guma, Żelek, kozak, naprawdę, jaram się. I to jest właśnie to, o czym wam mówiłem, że naprawdę zajebiście, jak widzicie u kogoś progres. Ja naprawdę nie widziałem, że Żelek tak fajne gumy robi już. Szok. O, tu jest ta spalarnia śmieci. Zrobili tutaj w Bydgoszczy. Żelek się obudził. Ty, Żeluś, bo ja bym się musiał zatankować potem gdzieś. Bo mi się rezerwa wskoczyła, ale to potem, nie? Jak będziemy wracać gdzieś tam, wiesz, na stacy.
dlaczego my na czerwonym przejechaliśmy? Wow! Tego jeszcze nie było, że no. Ty! Wiesz, że tam czerwone było? Strzałka była! Tak? A, to jednak na strzałce przejechaliśmy. Kurwa, żelek. Nas zmiotą zaraz. Takiej sytuacji, bo ktoś może kogoś wypuszczać z prawej strony i wtedy jest lipa. Gdzie jedziesz beton wylać? Na krotkera tam do opery. A my są takie zimy już, ja jadę do Natalii. Teraz? O. Ale beka ty. No, no. Ale mówimy, Krzyniu jedzie jak nic, nie? Dziękuję. No. Jeszcze trąbi, mówię, kurwa, jakiś gościu. Dobra, narka.